Zdrowe pokolenie. Rozmawiamy z Dominiką Kruszewską. Co ci daje taniec? Taniec przede wszystkim jest moją pasją, więc daje mi bardzo dużo przyjemności. Jest też moim życiem codziennym tak naprawdę, bo to są treningi, jest wszystko. Dużo też mam dobrego wpływu na zdrowie, myślę, aktywność ruchowa. I od kiedy tańczysz? Jak zaczęłaś twoja przygoda z tym tańcem? Zaczęłam tańczyć 3 lata temu. I zaczęłam tańczyć w ten sposób, że zainteresowałam się pole dance'em sama, tak, w internecie, filmiki, takie rzeczy. I koleżanka akurat miała sprzęt w domu, bo też zaczęła się nim interesować. Zaczęłam trenować sobie same po prostu, bez szkoły tańca, tylko same ze sobą, tak, uczyć się tego. Słyszałam, że otwierasz szkołę tańca. Możesz coś nam więcej o tym powiedzieć? Szkoła tańca będzie w starym budynku fabryki wódki Koneser na Pradze. Jest tam klub Sen Pszczoły, który został teraz przeniesiony na chwilkę i właśnie jest na tyle uprzejmy właściciel klubu, że pozwala mi wynająć piwnicę pod klubem jako takim i tam właśnie będzie cały sprzęt, będą lustra, będzie cała sala do ćwiczeń. I jaki to będzie taniec? Pole dance. Od początku zainteresowałaś się tym rodzajem tańca, czy to jakoś zaczęło się wcześniej? Tańca jako takiego nigdy nie trenowałam żadnego gatunku, natomiast właśnie ostatnio zaczęłam interesować się pole dance'em, to parę lat temu. I tak to trwa cały czas i się rozwija. Czyli w twoim życiu aktywność fizyczna jest bardzo ważna? Tak, to jest część mojego życia. Czyli twojej pasji jest podporządkowane całe twoje życie? Mniej więcej tak to wygląda, dlatego że to są treningi po 3-4 razy w tygodniu, 2-3 godzinne. Też na pewno siłownia, tak, jakiś aerobik, takie rzeczy, pod takie prostsze formy aktywności fizycznej są też bardzo ważne przy tym, żeby się rozwijać. Przede wszystkim te treningi, tak, to są ciężkie treningi, to są fizyczne treningi, więc tak, można powiedzieć, że tak, do tego też dochodzi to, że no, troszkę uważam na to, co jem, dlatego że no, jednak zdrowe odżywianie się też ma wpływ na kondycję organizmu, więc to jest na pewno z pożytkiem, tak, przy uprawianiu sportu. Czyli aktywność fizyczna wśród młodych ludzi. Teraz taniec stał się bardzo pewnego swojego rodzaju taką normą. I czy uważasz, że to jest prawidłowe, to jest fajne? Uważam, że to jest bardzo fajne, dlatego że taniec daje bardzo dużo korzyści. Poza tym, że sprawia ogromną przyjemność, że ktoś lubi tańczyć. To tak samo wykształca ciało, to jak aerobik, fitness, tak? Też budowa ciała się zmienia, zaczynają być ładniejsze rysy. Do tego jest też większa wydolność organizmu, tak? Bo jednak taniec może być męczący, szczególnie na początku. A przede wszystkim też daje większą świadomość swojego ciała, tak? Bo trzeba, to ciało pracuje, trzeba ciałem kontrolować wszystkie ruchy, które się wykonuje, jaka to by nie była forma tańca. Czyli po co ludzie tańczą? Po co tańczą? Wiesz co, dokładnie nie wiem, po co każdy tańczy, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to sprawia dużo radości. Na pewno stresowuje, bo wiadomo, przy każdym wysiłku fizycznym pracuje cały organizm, wytwarzają się odpowiednie hormony, które uszczęśliwiają. I przede wszystkim można się po prostu zapomnieć, tak? Skupia się na treningu, skupia się na tym, co sprawia nam przyjemność. Także to polecam. Czyli uważasz, że każdy może tańczyć? Uważam, że tak, dlatego że są różne formy tańca i nawet jeżeli ktoś na przykład nie ma dobrego słuchu muzycznego, nie wyczuwa za bardzo rytmu, to jeżeli się robi układy taneczne, tak? I się trenuje jakiś konkretny styl taneczny, no to się robi z tego układy, więc wtedy na takty można tańczyć, tak? Niekoniecznie pod muzykę. Pod muzykę układa to osoba, która układa całość, jak to ma wyglądać. Natomiast osoba, która tańczy, ma tylko wiedzieć, jakie są takty, na jaki takt, jaki ruch, tak? Albo na 4, albo na 8. Więc nawet osoby, które nie umieją za bardzo się odnaleźć przy muzyce, mogą również tańczyć z dobrym trenerem.